Moi kochani, przyszedł czas na kolejny odcinek Zdradzieckiego Chowanego. Jest dzisiaj ze mną 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 osób oraz Szaku, który będzie dzisiaj razem ze mną szukał. Siemaneczko. Siemaneczko. Na samym początku, moi kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek ze Zdradzieckiego Chowanego, zostawiajcie łapeczki w górę, 10 tysięcy łapek i od razu wjeżdża kolejny odcinek od buta. Szaku, dzisiaj będziesz razem ze mną szukał i rywalizujemy między sobą. Kto ma lepsze oko, kto więcej osób znajdzie, ten wygrywa. Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Okej, moi drodzy, a wy macie 3 minuty na to, żeby się schować. Rozejść się! Okej, moi drodzy, czas minął. Szaku, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Pamiętaj, że jeżeli kogoś znajdziesz, zdobywasz punkt i możesz mu zadać pytanie, gdzie na przykład ktoś się schował, albo nie wiem, od razu go zabić. Tak samo tyczy się to mnie, rywalizujemy z Szakiem, kto będzie miał więcej punktów. Szaku, na samym początku może otwórzmy tą przepiękną lamę. Co ty na to? Jestem za. Jesteś za? A mogę ją zestrzelić? Chyba nie. Chyba nie. Trzeba niestety ją otworzyć. Mi się wydaje, że wypadnie z niej Jack. Łuk, bum, bum! Nie chcesz tego łuku? Ja chyba sobie go wezmę. No może sobie z tego wziąć. Ja mam. Dobra, Szaku, teraz wytężamy wzrok i szukamy jakiegoś oponenta. Rozglądaj się wszędzie, masz snajpereczkę. Nikt w tym helikopterze nie leci? Nie leci. Za lampą ktoś jest? Nie ma. Głośniczki też nie. O! Pani Drift! Let's go, Szaku, na górę! Mamy pierwszego oponenta, 1-0 dla Farela, moi drodzy. Już do ciebie, Pani Drift. Lecę! Lecę! Dzień dobry, Pani! Ma Pani jeszcze szansę... A, tu jest Pani. Okej. Okej. Ma Pani szansę jeszcze się uratować. Ma Pani 30 sekund na to, żeby wskazać mi, gdzie ktoś się schował. Let's go! Lecimy! Okej, poleciała na sanduszaku, odpaliła lotnię. I zobaczmy, czy ona w ogóle wie, gdzie ktoś się schował. Odbiła mnie granatem. Ale Szaku, gonią! Nie może nam uciec. Gonię. Dobra, poleciała na samochodzik? Nie, jednak wyżej. Ale myślę, mi się wydaje, że ktoś w tym samochodziku może się schować. Dobra, ja nie będę zdradzał moich myśli, bo Szaku jeszcze zdobędzie punkt. Okej. Spokojnie. Chyba każe nam skoczyć na tą półeczkę. I uwaga, jesteśmy i niestety twój czas, moja droga, minął. Niestety nie udało ci się nikogo znaleźć. Myk do lobby, a my z Szakiem szukamy dalej. Okej, Szaku. Ja widzę oponenta kolejnego. Gdzie? Gdzie? Tam za statkiem podwodnym, na półce, na samym dole. Za statkiem podwodnym? No bo skakał. No to let's go za nim, Szaku, czyli jeżeli ktoś tam będzie, to jest 1-1, Szaku. Tak jest, ktoś tam, siemanko, widzę, już... Nawet się nie chowa, tylko przyszedł się pokazać, bo i tak wie, że może go uratować tylko to, co Szaku powie. No więc Szaku, zadecyduj, co z nim zrobisz. No to uwaga, ja mam do ciebie, masz szansę przeżyć, tylko musisz tam pokazać, gdzie ktoś się znajduje. Masz na to 30 sekund. Okej, let's go, 30 sekund. Ty, o, patrz, jest dziura na myszy nawet. Widziałeś na tej mapie na dole? Jest dziura na myszy. Okej, może tam się ktoś schował? Oj. Chyba tam na lampce. Wow, aż tak wysoko mamy iść? Okej. Okay. No. O! Chyba się udało. Chyba się udało, tylko ja spadłem na dół. Czekajcie na mnie. Czekamy. Już wracam. Już wracam do gry, moi drodzy. Farel nigdy nie traci formy. Czekajcie. Formy. Jestem. Okej. Okay. Szaku, co z nią zrobisz? Dwie piłkary? Nie, jedna no piłkara. Tak. Mm-hmm. Pani piłkara może iść się chować dalej. Tak jest, gratulacje, gratulacje. Bardzo pani była spostrzegawcza. Mi się wydaje, że tutaj zabijamy. No to czyń swoją powinność, przyjacielu. No niestety. No niestety druga osoba została znaleziona. A my, Szaku, lecimy dalej. Szaku, bardzo mi interesuje na środku ten pad. Chodź ze mną, zobaczymy, czy on działa, czy to po prostu jest tylko taki bajer. Mi się wydaje, że atrapa. Atrapa. Ale ma przycisk on. No to jest chyba PlayStation. Nie. Ty, działa! Zobacz! Lama na telewizorze. Co to za gierka? A można kanał przełączyć? Ale... Weź tutaj ciśnij coś. No, chyba się nie da. Nie da się, przyciski ale działają. Przyciski działają. Nie sądziłem, że coś takiego Fortnite prowadzi. Dobra, kozak. Ej, ja widzę kogoś. Nie! To Android! Dobra. Nie, to Android. To Android. Pierwszy raz widzę na mapie Android. Ej. A zobacz tą półkę na dole. Są jakieś samochodziki. Ale tam nikogo nie widzę. Dobra! Nie widzę. Czekaj, ja lecę zobaczyć tu do ciężarówki. Mi się wydaje, że ktoś... proszę pana! O, kto to był? A, to pani piłkara. Ona ma jeszcze szansę się schować, bo jej się nie udało. No, dobra. Się chowa. Mi się wydaje, że ktoś jest w furgonetce. Czekaj. Op! Nie ma. A tutaj? Ja tu nie mogę wejść.
Też nie ma. Stary, nie ma nikogo. Czyli bejcik, taki bejcik. Zobacz, jakie przecudowne stanowisko gamingowe. To jest fotel, komputer, głośniki. Komputer! Ty! Dawaj, wejdziemy do środka do komputera. Tam nas jeszcze nie było. Mi się wydaje, że oni troszeczkę będą się wyżej chowali i nas tutaj troszeczkę bejtują. Zobaczmy, czy ktoś się schował w procesorze. To jest Intel Core i9. Ale nie, nikogo nie widzę. Widzisz kogoś? Gdzieś tu na tym chłodzeniu? No, tutaj nie, ale może na górze. A można wejść po komputerze wyżej? Tak? Nie. Po to nie, ale grapplerem można. A, grapplerem. No dobra, myślałem, że jeszcze jest jakieś drugie piętro w komputerze. Widziałem. Tak, to dobra. Skrzynka. Skrzynka? Nie, to skrzynka, jednak. To skrzynka. O, dzień dobry, proszę panią, witam panią bardzo serdecznie. Siemaneczko, kochana. Powiem pani tak, czy wie pani, gdzie ktoś się schował? Tak? Tak, wie pani? Na pewno? Czy jest... Ej, proszę, jeszcze nie było komendy. Wróćcie tu! Bo będę... dobra, dobra, znalazła. Czyli, moja droga, tobie zwracam wolność, a ty, mój przyjacielu, niestety zostajesz wyeliminowany. Gruby. Uciekaj, uciekaj, moja droga, zanim się rozmyślę. Let's go. Dobra, szaku, jak widzisz, ile jest punktów? Chyba jest 2-1 dla Farela. 2-2! O kurczę, no dobra. Takim... Znaczy, nie, czekaj, masz rację, 2-1. 2-1 dla Farela, okej, a my lecimy tymczasem, moi kochani, dalej i... A kto tam? A, to ta pani właśnie się chowa, dobra. Ej, ja muszę zobaczyć tą dziurę na myszy. Muszę zobaczyć, o co tu się rozchodzi. Aha, to tylko po prostu taki korytarz. Wątpię, żeby ktoś tam się schował. Nie. Jest takie bardzo... Co, na lampkę skoczymy. Na lampę? Jak tutaj jest wiatrak przekozacki, faktycznie. Dobra. Aha, na tą lampkę. Na tą. A myślałem, że tam na żerandol z tym wiatrakiem. Ale poczekaj, jeszcze helikopter jest jakiś. Wiesz, że jakiś taki miałem helikopter, jak byłem mały? Który się przyczepiało do sufitu na haczyk, włączało baterię, on tak w koło kręcił. Serio, miałem jakiś taki helikopter, ale nie widzę nikogo w helikopterze chyba, co? Nikogo to nie interesuje chyba. Nie ma żadnego pasażera na gapę. Dobra, to co, lecimy na wiatrak. Nie! Nie zdążyłem się złapać najgorzej. Dobra, jeszcze raz. A, mi się udało. Zatem ja sobie wskoczę na szafeczkę. Też nikogo nie ma, dobra. To zróbmy tak. Okej, nie to! Grappler! Dobra, udało mi się. Parę znalazłem kogoś. Tak! No to czyli 2-2. Gdzie jest ta osoba? A na lampce, główka jej wystaje. O, przecież my tam byliśmy, jak jej nie widzieliśmy? Chyba, nie wiem. Dobra, to lecimy do niego, stary. Dzień dobry, pani. Ależ mi chłopie wypał. Hello. Aaaa! Dzień dobry, pani. Masz szansę przeżyć, ale ma tylko 20 sekund. A więc pokaż tam, gdzie ktoś się znajduje. Okej, okay, let's go. Pa, jak ona chyba wie. Mi się wydaje, że ona czuje pismo nosem i wie, gdzie ktoś się schował. Wow, tu mamy jaki puchar kozacki. Pa, puchar pana pomidora. Nie ma nikogo. Wskakuje. I co, widzisz ją gdzieś? Widzisz jakiegoś oponenta? Ja? No nie. Dobra, powiedz mi, czy ta pani ci wskazała kogoś? Jeszcze nie, czekam. Ale mi się wydaje, że chyba czas jej minął, co? No, minął na 100%. O, to weź tam, zrób porządek z tym wszystkim. Naprawiłeś panią? Okej, naprawiłeś. Znalazłem! I to dwóch! Dzień dobry państwo, proszę się tutaj nie teamować. Schowaliście się we dwoje w tym samym miejscu. Za block party. Teraz wyciągacie kilofy i tylko jeden z was przeżyje. Zabijać się! Teraz! Kto pierwszy, ten lepszy. Oj, coś mi się wydaje, że chyba piłkara zdąży to wygrać. Pa, jaki bejcik! A, i tu chciała ją zaskoczyć. No, jestem mega ciekawy, co z tego wyniknie. Oni jeszcze kedy w ogóle mają, więc ta walka będzie dosyć długa. Na kogo stawiasz? O, brawo! Pani piłkara wygrała tą konkurencję. No i proszę pani, wygrywa pani zarówno swoje życie. Proszę się schować. Znalazłem dwie osoby, czyli co jest? 4-2? 4-2. Aha. Nie, jest 3. A czekaj, aha, za dwóch liczysz, no dobra. No taki lucky fart, no co poradzę, dobra. Lecimy dalej, szaku. No nie wiem, byliśmy już prawie że wszędzie. Teraz ja bym sobie zobaczył jeszcze tutaj może tą szafkę gdzieś. Tu skrzynka jest. O, nie wierzę, znalazłem, szaku. No nie. O, mam pomysł. Dobra, masz 3 szanse. Jeżeli ta butelka w ciągu 3 szans będzie stała, wygrywasz swoje życie, a jeżeli się wywróci, no to niestety wygrywam twoją śmierć. Okej, pierwszy raz. Widziałaś? Nie udało się. Jeszcze raz, szaku, miej ją na muszce, żeby nie uciekła. Okej, trzymaj ją na muszce.
Druga szansa. Hop! Nie wyszło. No i niestety trzecia szansa. O, nie wierzę, udało ci się za trzecim razem wygrać. Jesteś wolna, ale pierw dźwignij te oponki i leć dalej. Ciesz się wolnością. O kurde, widziałeś jakie ewolucje? Dobra, Szaku, kurde, widziałeś to? Udało jej się wygrać za trzecim razem. Do trzech razy sztuka, jak to mówią. To co, mordo? Mam nadzieję, że teraz ty się wykażesz sprytem i kogoś znajdziesz, co? No, mam już taką nadzieję. Masz taką nadzieję, no bo przegrywasz 6-3. Dobra, szukamy. Szakuś, ty ślepy jak kret. Jesteś ślepy jak kret. Dzień dobry, pani. Zobacz, ja tu wskoczyłem, nie zdążyłem się czegoś złapać, a patrzę ona za dinozaurem. No nie. Dobra, Szaku, no... Powiem tyle. Pozwalam ci ją zabić, jak chcesz, jeżeli ci ulży. No, dziękuję. Okej, okay, przykro mi. Przykro mi, fazę Milo. Ale mój przyjaciel Szaku nie może cierpieć na moim odcinku. Dobra. No. Lecimy dalej, Szaku. Czy kogoś widzisz? Wiesz co, tak nie bardzo. Ja bym jeszcze zobaczył sobie na tych drzewkach. Może gdzieś tu ktoś na drzewku się schował, ty. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Nie. To jakiś bonsai, ale niestety no... Chyba nikogo tutaj nie ma. Farel? Tak? Masz kogoś? Znalazłem kogoś. Co ty gadasz? Na spawnie? Jak my żeśmy tego nie widzieli? A, bo to jest może ta osoba, która została znaleziona i się raz jeszcze raz ukryła. Dobra, Szaku, decyduj, co chcesz z nią zrobić. Może znowu battle flipa. Może battle flipa. Albo niech coś ci zatańczy, jakiś taniec, który ty wybierzesz. Jeżeli go nie będzie miała, to niestety zginie. Dobra, zagraj mi tutaj na saksofonie. Oj, chyba nie ma, niestety, saksofonu. Pamiętajcie, następnym razem bierzcie ze sobą saksofon. Okej, Szaku, zatem lecimy dalej. Kolejny punkt trafia na konto Szaka, jest chyba już 6-4. I mi się wydaje, że może ktoś się ukrywa za tą flagą. No... Nie! Spadam na dół. A ja jestem. Jesteś za flagą? Nie ma. No. Ale można by było tu stanąć? Ty! 200 IQ kryjówka, jaka to by była. No po prostu na fladze tak stoisz i elegancko jest. Czy my byliśmy w śmietniku sprawdzić? Hello! Dzień dobry pani, bardzo witam moją bardzo serdecznie. Nie. Kolejny punkt trafia do Farela i moja droga przyjaciółko. Co Szaku z nią zrobimy? Może teraz ja wymyślę jakiś taniec, co? No, to byłby dobry pomysł. A, to jest ta pani od podnoszenia ciężarów! Dobra! Moja koleżanko, jeżeli zatańczysz w ten sposób, możesz chować się dalej. I yeah! Oj, chyba zatańczę, coś mi się wydaje. Myśli. No. Czyta gazetę? Pamiętaj, że się za nią nie ukryjesz. 3, 2, 1. No nie. No to niestety ci się nie udało, moja kochana. Black Dragon, Megdalobby. A my, Szaku, szukamy dalej. Let's go. Okej, doki. Szaku, miej oczy szeroko otwarte. Za telewizorem może ktoś będzie? Nie ma. Ej, tu chyba nie byliśmy jeszcze, co? Prezencik. Tu na tym takim domku. Znaczy domku, na tej takiej szafce. Nie ma, nie? Nikogo. Na drzewie? Nie wierzę! Ej! Złaź mi stamtąd, bo inaczej zginiesz. Zeskakuj już! No raz, raz. Okej, dzień dobry pani. Witam panią bardzo serdecznie. Jest pani przed ostatnim uczestnikiem dzisiejszej zabawy i ma pani minutę na to, żeby kogoś znaleźć. Jeżeli pani kogoś znajdzie, wygrywa. A jeżeli nie, to niestety przegrywa. Lecisz. Let's go. Woo! A to Szaku, dobra, myślałem, że już znalazła. Dawaj, Szaku, musimy ją gonić, bo ja nie wiem, czy... Gonię. Czy ona nam ucieka, czy po prostu wie, gdzie ktoś jest. Nie widzę. Jest. No już ją zgubiłem! Halo, gdzie ona jest? Dobra, jest chyba tutaj. Nad statkiem jest. Tak, jest nad statkiem. Widzę ją. Uwaga, czy ktoś będzie pod pokładem? Nie widzę. Nie widzę. Chyba nie znalazłem. No tutaj, moja droga, już się pętla na szyi zaciska. Masz jeszcze niecałe 30 sekund. Gdzie ona leci? Nie wiem, nie widzę jej. Straciłem ją. Jest na podłodze. Jest na podłodze, tak? No. W którym miejscu? A, tutaj. Nie wierzę. Znalazła? Co ona robi? Gdzie ona jest?
Właśnie nie, patrz, pobiegła tutaj, tam dalej, widzisz? A patrz, chodź, chodź, czekaj, czekaj, bo no niestety! Nie dała rady. Maciek, twój czas minął! Nie zostałeś patrz, znaleziony! Farel! Co? A mamy tutaj zwycięzcę dzisiejszego odcinka! Mój kochany, możesz teraz zatańczyć jakiś taniec zwycięstwa? A my, moi kochani, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, 10 tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejny zwariowany odcinek Hide and Seek. A ja robię unik, ty rób tam capoeirę, a ja uciekam. Nie zapomnijcie subskrybować jeszcze kanału, trzymajcie się, cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.